A więc witam z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu do Farming Simulatora 17. W dzisiejszym odcinku w sumie tylko i wyłącznie ten odcinek będzie poświęcony, aby dokonać losowania. Jest 9 osób, a zerem będę ja. Kilkanaście osób nadesłało odpowiedzi, ale w sumie jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że to pytanie jest dosyć łatwe i w sumie nie powinno być żadnych problemów, a jednak były problemy. Pytałem o to, jakie polskie marki są obecne w Farming Simulator 17 i jakie modele. Może zaczniemy od odpowiedzi. Przejdziemy sobie do sklepu i weźmiemy, wybierzemy sobie, czekajcie, jak tutaj. Ciszę, bo sam siebie słyszę. Ok, weźmiemy sobie, przejdziemy do kategorii. W markach, tak? Z marek polskich są dwie marki polskie. Według mnie, bo inni ludzie mieli różne zdanie na ten temat, ale chodzi mi o to, o firmy, które są zarejestrowane w Polsce, nie firmy, które produkują coś w Polsce, tylko firmy, które są zarejestrowane w Polsce. Pierwszą firmą jest Metaltech i on ma do w farmingu simulatorze 17 są dwie maszyny Metaltecha. Ta mała przyczepa DB8, ona jest, ja mam ją w tym momencie, bo każdy ją ma na samym rozpoczęciu gry. I jest jeszcze przyczepa, wóz przeładunkowy z Metaltecha PP20. Następną marką jest nasz Ursus. Muszę zaraz go zlokalizować. O! Niestety w Ursusa nie ma żadnego traktora, ale są dwie maszyny, które już wcześniej mieliśmy do dyspozycji we wcześniejszych wersjach Farming Simulatora. A mówicie, to jest maszyna do zbierania bel, a tu jest maszyna do owijania bel. Czyli prawidłową odpowiedzią były, że są dwie marki i cztery maszyny. Co nie było takie łatwe tak naprawdę. I generalnie tak, jest 9 osób, Damian 129, numer 1, Freb Games numer 2, Paweł Piwowarski 3, Gustik 88 4, Seba Olszak 5, później jest Kacper Piechocki 6, Mariusz Kizinkiewicz 7, później jest YT, z tym mam problem przeczytać, John Dere, to nie jest John Deere, ale John Dere, i to jest 8, i na samym końcu jest Oli Głodny 9. Zerem będę ja, czyli jeżeli na końcu będzie 0, tak po prostu nikt nie wygrał, ewentualnie zrobię drugą rundę i wtedy jeszcze raz zalosujemy. Jak będzie wyglądało losowanie? Tym kombajnem sobie skoszę kawałeczek, tam jest, stoi przyczepa już u góry, na którą wrzucę tą te zboże i to zboże pojadę sprzedać i cena, znaczy się, za to zboże dostanę jakieś pieniądze i wtedy zmieni się mój stan konta i ostatnia cyfra stanu konta będzie cyfrą, która odpowiada zwycięzcy. Mam nadzieję, że to jest dosyć łatwe do zrozumienia. Próbowałem wymyślić jakiś sposób, aby to było takie po linii, że się tak wyrażę, czyli coś związane z Farming Simulatorem i żeby było to w miarę sprawiedliwe, żeby nie było jakiś problem, żeby nie było jakiejś możliwości, abym ja tutaj coś kombinował. Dodatkowo jeszcze zdecydowałem się zrobić to live, tak więc wszyscy będziecie obserwowani. A jeszcze dodatkowo skoszę sobie kawałek pola, czyli ja też na tym coś skorzystam. Czyli zaczynamy, a muszę rozłożyć maszynę.
zaczynamy losowanie. Losowanie będzie dosyć długie i jest dosyć skomplikowane, jak widzicie. Tak więc poszły konie po betonie. Skusimy sobie ten kawałeczek. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Zaraz tutaj zobaczę. Ale rogaś, no widzisz, kombinowałem, tak? Żeby to w miarę wyszło sprawiedliwie, żeby nikt później nie mógł powiedzieć, że o, bo kogoś tam bardziej lubię z tych osób, które no, odpowiedziały na to pytanie. I to jest moim zdaniem sprawiedliwy dosyć sposób wyłonienia zwycięzcy tego konkursu. Aha, gdzie ja mam to zawieźć? Chyba mam to zawieźć do Mary's Farm. Teraz sobie to zobaczymy. Okej, skończyłem. Wyciągniemy rurę. Rozładujemy to. No, troszeczkę za bardzo daleko odjechałem. Ile tutaj będzie? Będzie troszeczkę zboża. Niedużo, ale jest. Złożymy go sobie, wyjdziemy. I co, teraz zobaczymy sobie na mapie. Zobaczymy na mapie, gdzie mam pojechać. O. Tutaj już miałem. Czyli mam pojechać do Mary's Farm. To jest dosyć daleko. Aha, tam gdzie są świnie. Mhm, dokładnie. Jeszcze sprawdzimy, jakie ceny. Czy w ogóle w Mary's Farmie to będę mógł sprzedać? Tak, tylko nie wiem, gdzie tam się sprzedaje. Ale to sobie wymyślimy. Zaznaczę sobie, żeby mi było łatwiej. Nie będę zapisywał. Podświetlony jest, jest. No dobrze, tak więc jedziemy. Fingers crossed. Aha, muszę wywrócić to. No, jadę w przeciwnym kierunku. Ależ idiotą jestem. Jakie opinie na temat Farminga 17? No, szczerze mówiąc, ja byłem, no może nie tyle sceptycznie nastawiony, co raczej myślałem, że tutaj Ameryki nie odkryją. Ale powiem, że mi się bardzo, bardzo zaczęła podobać. Dużo jeszcze nie grałem niestety, nie miałem za dużo czasu, ale mi się bardzo, bardzo podoba. Modele to jest po prostu klasa sama w sobie. A zwłaszcza jeżeli ktoś w ostatnim czasie dosyć dużo grał na polskiej farmie, to potrafi teraz docenić jakość wykonania tych modeli, bo są po prostu no kilka klas wyżej niż jest to w polskiej farmie, jak na razie. Alek, pozdro, bo po szychcie mam dość na dziś. Co teraz słychać, Anton? Wiesz co, w sumie byłem ugadany z Rogasiem na jakieś multi, ale po prostu przysnąłem. Miałem wstać o trzeciej. Sorry, Rogaś, jeszcze raz. Miałem wstać o trzeciej, a wstałem o dziewiątej. Znaczy nie, o siódmej. Tak więc, no trochę ten. Wczoraj trochę przybalowałem i dlatego byłem taki zmęczony dzisiaj. Kolega dołączył. Witam kolegę. Kolega jest wyznawcą polskiej farmy. To jest właśnie jeden z tych subskrybentów, którzy non-stop właśnie bombardują, kiedy będzie następny odcinek polskiej farmy. Kiedy będzie? Będą. Będą w tym tygodniu najbliższym. Będą. Może zrobię nawet live'a. Tak się zastanawiam, że może zrobię live'a właśnie ze zbioru warzyw, bo tam to dużo czasu zajmuje to zbieranie. Tak więc zobaczycie, jaka tam jest katorga, jak to się ciężko trzeba narobić, żeby tam kilka tych skrzynek, żeby tych skrzynek kilka sprzedać. Oczywiście one później przynoszą w cholerę kasy i jest w tego niezła później zabawa, bo mogę sobie rozwijać całe gospodarstwo i w sumie
dlatego tyle. Właściwie gdzie ja tu mogę? Ten punkt skupu jest. A nie, poczekajcie. Gdzie źle jadę? Dobrze jadę, Rolo. Nie, fakt, masz rację. Rogaś tutaj mnie pilnuje. Tak więc komisja jest. Cieszę się bardzo. Ja w ogóle nie znam jeszcze tych map. Tutaj naprawdę niewiele godzin spędziłem na farmingu jeszcze. Troszeczkę sobie grałem tam takie kombinowane rzeczy, ale po mapie jeszcze w ogóle nie jeździłem. Tak więc za bardzo nie jestem zorientowany gdzie, co jest, jak. W sumie no nie wiem ile mogę mieć wygranych godzin. Nie wiem, z 10 na tej grze. Teraz gdzie mam jechać? To? Nie. No dobrze, miałem jechać. Ale ja coś kluczę. Komisja musi być, abyś nie oszukiwał. Nie oszukuję. Właśnie robię wszystko, aby nie oszukiwał. Elegancko, naprawdę bardzo mi się podoba dźwięk. Dźwięk w 17 jest po prostu... A to jak traktory reagują właśnie, jak się rozpędza i takie rzeczy, to jest naprawdę fajna rzecz. No, ale w sumie tutaj... W sumie tu bym chciał mieć taką farmę. Bo ta farma, na której wylądowałem, a z krowami to jest tam katastrofa. Tam jest niesamowicie ciasno. No dobrze, gotowi na wyniki? A pasy, Alek, pasy wypaliły, to wszystko działa. Elegancko, naprawdę, ja to będę na pewno chciał u siebie w gameplayu zastosować, na pewno ten pomysł, bo to jest fajna rzecz i mało tego, będę jeszcze robił coś takiego, że raczej nie będę robił bel, a będę robił właśnie jakieś tam hałdy słomy na pasach. Później przenosił tą słomę, od razu sprzedawał ewentualnie. No, a będę kombinował z pasami z obornikiem. Już sobie tak wymyśliłem, że będę tylko podjeżdżał przyczepą, nie będę musiał ładować tego obornika. To oczywiście jeszcze jest do ogarnięcia, ale pasy to jest fajna rzecz. W polskiej farmie są lepsze dźwięki. Nie wiem, w jaką polską farmę grasz. Jeżeli chodzi o traktory, to na pewno nie są lepsze. Na pewno nie są lepsze. No dobrze, mam nadzieję, że świetnie pokażesz mi kiedyś. No, ale na pewno pokażę, możemy zagrać. No więc co, wjeżdżamy i sprzedajemy to. To co mam na pace. Zaraz kto będzie wygranym. Tylko ciekawie jak ona wywraca. Na tył będzie wywracała. Szóstka! Kto jest szóstką? Ua, panie Kacper! Gratuluję! Wygrał pan Kacper Piechocki, numer 6. Stan konta zmienił się z 20 tysięcy na 20 286. Tak jak wcześniej mówiłem. O, zobaczcie ile tu ma skór. Zobaczcie ile on ma tutaj obornika. Ciekawe czy można by skubnąć mu. Tak, ale sorry Kacper, że cię trzymam. Tak więc proszę, abyś na mojego maila przysłał mi swoje dane, swój adres. Ja postaram się, jutro chyba nie wyślę, ponieważ to jest bank holiday, ale we wtorek wyślę poleconym tą grę. Tak więc jeszcze raz bardzo gratuluję. Ja sobie wrócę do... na swoją farmę, tylko mam nadzieję, że... A, dobra, powiedzmy, skąd ja przyjechałem? Zobaczmy sobie na tą mapę. Okej, w tą stronę też może mogę wrócić. Mam nadzieję, że Kacper nas ogląda. Jeżeli tak, to proszę, żeby się tam wyraził na czacie. Czy jest obecny, czy nie? Wydaje mi się, że był obecny w pewnym momencie, na pewno, ale nie jestem pewien, czy nadal, czy teraz jest obecny.
Alek, co było do wygrania? Ty nie potrzebujesz, bo ty miałeś, ty masz wersję kolekcjonerską, z tego co pamiętam. Była po prostu, kupiłem sobie wersję taką zwykłą, ale dostałem wersję kolekcjonerską, tak więc zdecydowałem, że tą swoją wersję, która była początkowo dla mnie przeznaczona, przeznaczę na losowanie, jako gift. I tak właśnie wyszło. Zostawiłem sobie wersję kolekcjonerską, a tą zwykłą przeznaczyłem na konkurs. Widzę, że złota nie zbierałeś. Słuchaj, no dzisiaj z rana robiłem live'a, ale robiłem to live'a na multi. Tak więc tam sobie kombinowałem. Natomiast tutaj w gameplayu będę zbierał, bo jak powiedziałeś mi, że to jest milion, no to na pewno mi się milion. Zobacz, jaki mam stan konta i jeszcze nic nie mam, tak więc na pewno będę szukał złota. Co tam piszecie? Dobra, wracam tu już na swoją farmę. Ten pomysł ze złotem jest dosyć fajny. Muszę wygooglować tą mapkę, o której wspomniałeś, gdzie są te grudki złota i później znaleźć je. Może też byśmy zrobili jakiegoś live'a, tylko nie, live'a z tego nie będziemy robić. Na pewno. Tak więc co? Nie wiem. Jeszcze raz bardzo gratuluję Kacprowi. Kacper wygrał dzisiaj kopię Farming Simulatora 17. Proszę go, aby przysłał na mój mail swoje dane. Dzięki temu będę mógł wysłać listem poleconym grę. Może coś dorzucę jeszcze z tej wersji kolekcjonerskiej, na przykład smycz. Nie wiem. Pomyślę jeszcze. Rogaś, jak masz tą mapkę z tymi złotymi tam, nie wiem, to są takie złote, jakieś samorodki, tak mi się wydaje, takie kawałki złota, to weź ją wrzuć, kiedy prześlij to, ja będę sobie to musiał właśnie, nie mogę was oszukiwać w tym gameplayu. Nie mogę sobie edytować save'ów, nie mogę dodawać pieniędzy, nie mogę nawet wykorzystywać tego buga z tym boostem, z tempomatem, tak więc będzie ciężko z kasą. No ale tak to będzie. I tyle. Będziemy chyba dużo misji musieli wykonywać na samym początku, żeby jakąś kasę zdobyć, ale skończę sobie w tym momencie to pole. Co tam piszecie? Na komórce, no to weź, ale prześlij mi ten. To na mój mail. To ja sobie zaraz to później po live wygrzebię. I ten. I będę szukał w następnych odcinkach tego złota. Gdybym miał ten milion, no to by było fajnie. To by dużo rzeczy od razu poszło do przodu. Od razu bym w świnie poszedł. Świnie to będzie mój konik. Świnie u mnie będą koniem. Co tam jeszcze piszecie? A Rogaś też oferuje się, że może podesłać. Mam nadzieję, że mnie Rogaś teraz dobrze słychać. Nie jak na Skype'ie. Coś tam dzisiaj z rana zmieniałem przy tym swoim mikrofonie, ponieważ musiałem go tak troszeczkę zrobić pod live'a, bo były problemy tam i dlatego później było na Skype'ie chyba jakieś problemy z tym. A te pasy zaśpiewać mam? O, Kacper, właśnie widzę, że wbiłeś.
Jeszcze raz gratuluję. Wszyscy mam nadzieję gratulują ci tutaj, którzy są na tym live. Proszę prześlij mi swoje dane na mój mail, tak więc odeślę ci, prześlę ci poleconym i wytłumaczę, ile będziesz musiał czekać. Prześlę ci też numer tracking code, to będziesz mógł sobie śledzić swoją przesyłkę, kiedy ona tam do ciebie dotrze. Skype'a mam w tym momencie wypiętego, ponieważ mam jakiś problem właśnie z live'em. Kiedy robię live, jest Skype podpięty, to tam coś, tu jakieś problemy, które można usunąć, nie jest to jakiś duży problem, ale nie miałem czasu, żeby tam grzebać. W tym odcinku jeszcze sobie skoszę tutaj te pole, żeby było coś, że zrobiłem też, że ten rozwój na tej mojej małej farmie się rozpoczął. No tak, ale ja będę robił misję, na pewno będę misję robił, ale chciałbym coś tutaj robić też na swojej farmie. Tak więc w sumie wiecie co? Puszczę sobie, bo już dzisiaj trochę zarobiłem. Puszczę sobie pracownika, tak? A nie, tym pracownikiem. Tutaj będziemy co? Zasiejemy sobie. O, na razie o trójstopniowym nawożeniu to sobie zapomnijmy. Tak więc co zasiejemy? Co byśmy tutaj sobie zasieli? Coś, no i co jest nowego? Co jeszcze? To jest to chyba rzadkie foliste, tak? Nie, to jest rzadkie foliste, tak? Soja to jest chyba. Soja już jest mi znana z polskiej farmy. I tutaj wyślę, zasiejemy sobie soję. Eksperymentalnie. Co tu jeszcze? Kombajn sobie też chyba puścimy. Niech tutaj Heniutek mi zbiera. Trochę dzisiaj zarobiłem, sprzedałem trochę zboża. Jak będę zarabiał? Jak będę zarabiał? Zaraz wam pokażę, jak będę zarabiał. Sprzedam na przykład tą wiatę, bo jej nie potrzebuję, nie mam maszyn, tak więc nie będę trzymał tutaj nic. Sprzedam kilka rzeczy z gospodarstwa. Być może pozbędę się jednego traktora, a kupię sobie drugi traktor, ponieważ potrzebuję traktor z wąskimi oponami. Mógłbym kupić warsztat i zmienić w jednym z tych traktorów. Zaraz zobaczę, ile to by mnie wyniosło, gdybym kupił sobie warsztat. Ale warsztat chyba akurat w tych modelach nie mogę nawet w ogóle zmieniać. W ogóle nie mogę zmieniać. 28 tysięcy to w sumie mogłoby się opłacać, ale sprawdzałem chyba wcześniej i w tym case'ie i w Holandii nie mogę zmieniać opon, tak więc nie za bardzo mi to wyjdzie na dobre. Muszę zmieniać opony, ponieważ tutaj są te ścieżki technologiczne, ja mam wgrane mody na ścieżki technologiczne, tak więc a będę tutaj musiał dużo nawozić, tak więc będę potrzebował tych ścieżek. Tak więc będę sobie sprzedawał pewne rzeczy. A mianowicie, no nie wiem, może jednego z tych case'ów, może tego starszego zostawię. 40 godzin przepracowanych, ten 31. Co tu będę sprzedawał? Tego siewnika nie będę sprzedawał, on jest fajny, podoba mi się. Razem z nawozem rozsiewa, tak więc nie wiem, może tego pick-upa, ale on w sumie niewiele kosztuje. No myślałem, że coś z tych za te wiaty dostanę. Nie, za tą dużą wiatę dostanę jednak. Także ją sprzedam sobie od razu. I to wszystko, tak? Bo to w sumie nie ma sensu tego sprzedawać za takie pieniądze. A nowy, a ciekawe, ile nowy kosztuje, gdybym chciał go kupić.
Czy on kosztuje tyle samo? Bo jeżeli będzie mała różnica między nowym postawieniem. O nie, to jest połowa tego. W sumie 4,5 tysiące nie jest tak dużo. Zobaczymy sobie jeszcze, ile mogę ziarna sprzedawać. Mam troszeczkę pszenicy, jęczmienia. O, rzepaku mam dużo i słonecznika dużo. To generalnie mógłbym trochę sprzedać tego i chyba sprzedam. Troszeczkę będę miał z tego kasy. I może już w tym odcinku pojedziemy. No dobrze. Mam nadzieję, że tam już ten kombajn coś ma. A to ja zostawiam mijak. To jest mój mijak, nie Henka. O, Henka. Mam nadzieję, chyba sobie kupię przyczepę samozbierającą dosłownie. Będę na razie w Belę się ładował, bo to dosyć dużo kosztowałoby mnie. A przyczepa, ile ona będzie kosztowała? Zaraz sprawdzę. Gdzie są przyczepy? 31 tysięcy. No to troszeczkę będzie kosztowało. Zobaczymy, co innego muszę kupić. Muszę na pewno kupić. Sorry, wyskoczyłem. Muszę na pewno kupić. Może zaczniemy od początku. Z traktoru, właśnie traktor, jakiś w miarę tani. Nawet taki Hurliman. Chociaż nie, zaczniemy najpierw od siewników i opryskiwacza. Będziemy wiedzieli. 24. 24 w sumie, ok. Takim wystarczy na pewno. Mało opryskiwaczy jest. Są takie malutkie i nagle giganty wchodzą. Ten 28 od razu. Z 15. No, ten 36. Czyli tak, 24 tysiące potrzebuję. Do tego jakiś rozsiewacz, rozrzutnik do nawozu. Też Kvernelanda, 6 tysięcy, ok. To w sumie chyba zaraz będziemy kupowali jak najszybciej. Co tak, mam. Czyli 30 tysięcy, tak? W tym momencie mam 28 tysięcy. Bo sprzedałem sobie tą wiatę. Będziemy mogli wziąć jeszcze trochę kredytu i oczywiście zboża. Będziemy sprzedawali troszeczkę zbóż. Tak więc. Tak myślę, żeby zorganizować. No i oczywiście misje. W następnym odcinku już będziemy sobie jeździć lepszymi kombajnami, lepszymi sprzętami. Tu generalnie misje są fajne. To mi się bardzo podoba, bo oczywiście na przykład taki gracz jak ja, który tam zaczyna od zera i nie próbuje jakichś tam dziwnych rzeczy. Czy dziwnych, no normalnie, już normalnych rzeczy, które powodują, że gra jest łatwiejsza. I mam do dyspozycji, często mam do dyspozycji, a zwłaszcza na tych dużych polach, mam do dyspozycji dosyć dobre maszyny i sobie mogę pojeździć nimi. Jeszcze dodatkowo zgarniam trochę kasy. Te misje są o wiele bardziej rozbudowane niż w poprzednich wersjach i są o wiele ciekawsze. Owszem, kiedy zrobisz tam kilka już takich misji, podejrzewam, to nie będą zbyt już takie ciekawe. No, ale zawsze to jest. Jest to pewna jakaś forma treningu czy coś takiego. Albo sobie po prostu testujemy maszyny, które na przykład w przyszłości będziemy chcieli kupić, nie? Bo tam jest na przykład dużo jest chyba się rozrzucania nawozu. Jest trochę opryskiwania, tak więc od razu wiecie, jak ten opryskiwacz się sprawuje, czy jest, jak szeroki jest, jaką ma dużą szerokość roboczą, czyli to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, a oczywiście jeszcze dodatkowo zgarniasz kasę. Chyba w momencie, nie wiem do końca pewien, nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy robisz misję, czas jest zatrzymuje się, czyli to ma też swoje plusy i minusy. Generalnie to jest na plus, ponieważ czasami masz tutaj na gospodarce do zrobienia coś w jakimś tam krótkim okresie czasu i w momencie, gdybyś się robił na przykład misję, musiałbyś na przykład kończyć misję i wtedy co? No, nie za bardzo by wyszło.
Tak więc to chyba jest raczej na plus, chociaż w moim przypadku to jest troszeczkę na minus, bo generalnie ja tutaj za dużo u siebie nie będę miał do roboty, tak więc gdyby mi leciał czas, to by było fajnie, bo bym sobie raz, żeby mi ten czas jakoś szedł tutaj, to bym coś rosło, a z drugiej strony bym sobie zarabiał, tak więc to by było fajnie. Tak więc co? Patryk, co się bardziej mi podoba? Polska Farma jest po prostu grą, to jest symulator. To jest symulator, ja to już kilka razy powtarzałem, Farming Simulator jest raczej farmingiem, chociaż już od 17 to już to bardziej przypomina symulację, natomiast Polska Farma jest raczej symulatorem, a mniej farmingiem. O czym, jaka jest różnica? Farming to jest taka gra, która jest łatwa, przyjemna, coś takiego można robić, co wygląda na rolnictwo i jest elegancko. Natomiast symulator rzeczywiście symuluje jakieś tam warunki. Jeżeli ktoś z Was grał w Polską Farmę, zdaje sobie świetnie sprawę, jak na przykład taki oprysk wygląda, tak? Sam przejazd po polu, to już, a na przykład już nie wspominam o orce. Orka to już jest naprawdę... Trzymanie koła w bruździe w niektórych przypadkach teraz po tych patchach jest o wiele łatwiejsze, co nie oznacza, że to jest lepsze, ale jest bardziej grywalna gra, ponieważ zwykłe takie czynności w polskiej farmie, kiedy jedziesz po polu, to po prostu czujesz te pole. W tej kabinie czujesz, jak te koła pracują. Jeżeli ty tam coś spieprzysz przy orce, nie skultywatorujesz tego, to będziesz się z tym męczył do samego końca, dopóki nie zaorzesz jeszcze raz tego pola i tyle. Czasami są takie dziwne rzeczy, wyskakują, że po prostu teraz, mimo tego, że coś tam naprawdę zrobiłeś dobrze, ładnie to uprawiłeś, to jednak coś tam jest nie tak. A to można zwalić na grę, ale generalnie to, że pole wygląda niezbyt ciekawie, to jest generalnie wynika z tego, że my tam za bardzo się nie spisaliśmy i tyle. Natomiast w farmingu jest to gra taka, że jest fajnie, bo wszystko działa, tak? No w tej wersji już jest tutaj rozwinięte nawożenie, tak jak w polskiej farmie tam posunięto do granic praktycznie możliwości oprysk, tak tutaj po prostu zrobiono też coś takiego. Tylko jest to nawożenie, przy czym tu jest to lepiej zrobione, ponieważ możesz taką opcję wyłączyć w farmingu, czyli możesz dalej nawozić tak, jak nawoziłeś się w 15 na przykład, czyli za 5 minut przed żniwami wpadasz, na przykład opryskasz coś tam, jeżdżąc po zbożu, czy tam rozsiejesz nawóz i masz jakieś tam plony. Natomiast tutaj już to jest troszeczkę inaczej. Tak więc to idzie troszeczkę tak wypośrodkowany jest teraz. Tak więc on twierdził, że właśnie będą chcieli iść w tym kierunku, aby ten farming simulator był bardziej symulatorem. To jest jedna rzecz, ale oni cały czas pamiętają, że ta gra musi być, nie może mieć zbyt dużych wymagań, bo tak na przykład jak Polska Farma ma takie praktycznie wymagania jak Wiedźmin. Chociaż ja nie mam jakiegoś wypasionego komputera i u mnie to bryka. Ja nie mam tam czasu, nie mam jakichś tam dużych problemów. Faktem, teraz ostatnio zauważyłem, że w miejscach, gdzie jest duże skupisko, tam zwłaszcza na Antonówce, gdzie mam dużo maszyn poustawianych, tam już zaczynam łapać lagi. No ale to było do przewidzenia, tak? W następnych odcinkach będę próbował te maszyny troszeczkę rozrzucać, na przykład sieczkarnię, ona wyrzucę ją, nie będzie już stała na Antonówce, bo w sumie nie ma sensu, kiedy tak naprawdę ona będzie tylko używana do tego, aby tą sieczkę z kukurydzy zrobić, tak więc ją postawię na farmie tam ze zwierzętami, natomiast no kilka jeszcze maszyn będę próbował rozrzucić, żeby po prostu nie było tak dużo maszyn na Antonówce, a poza tym będę jeszcze chyba chciał wiaty wybudować, tak więc je też na samej Antonówce porozrzucam te maszyny.
Wiecie co? Ja sobie chyba dorzucę trochę tego zboża i pojadę sprzedać je. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Am I speak English? Yes, of course. I'm talking English. There's no problem at all, but I'm not going to do at this moment I'm not going to make any lives in English, so unfortunately, yeah, I'm talking English quite well, and there's no problem to make gameplays in English, but at this moment I'm doing it for my Polish speaking viewers, so unfortunately not at this moment, but in the future, well, probably, yeah, there is no problem at all to make some videos in English, so but I need to know that there is a little bit more people which are looking for this kind of videos. Well, if I have to make a video for one person on it, I'm afraid there is no point. We can if you want, you can join me on multiplayer and we can talk over the Skype, so there's no problem at all, but sorry, you have to understand if I'm making gameplays, I have to spend some time, and so I need to know that there is at least let's say 50 or 100 people. Tak się daje. Dobra, gdzie byśmy mogli tu pojechać? Denton Bakery. Znowu do Mary's Farm pojedziemy. Gomez Ridge Acres. Nie wiem, gdzie to jest w ogóle, ale to sobie zaznaczymy. Troszeczkę... W sumie pojedziemy, bo chciałbym troszeczkę zwiedzić. Tak więc jest zaznaczone. Gdzie to jest na mapie? Gdzie to jest na mapie? Okej, za sklepem. No dobrze. To dobrze, może po drodze coś kupimy. Nie, w sumie nic nie kupimy, bo co? Gdzie ja to podczepię później? No ale pojedziemy sobie tam. No dobrze, to już chociaż wiem, gdzie jedziemy teraz w tym momencie. Pojedziemy sobie do sklepu i sprzedamy te zboże. Zakryjemy to plandeką. O, świetnie. Fajnie, fajnie, że jest polska maszyna od razu na wejściu, tak? Że dodali tą polską maszynę. To nie ma traktorów. Troszeczkę to mnie dziwi, ale nie zdziwił się, gdyby wydali DLC właśnie z Ursusem. Tak więc chyba tego live'a już będziemy kończyli. Sprzedałem sobie, co miałem sprzedać. W sumie wy macie już jasność, kto wygrał. Jeszcze raz gratuluję Kacprowi. Wygrał Kacper Piechocki. To całe losowanie. Tak więc jeszcze raz mu bardzo gratuluję. Mam nadzieję, że on te swoje dane bardzo szybko mi prześle. Tak więc będę mógł mu wysłać nagrodę jak najszybciej. A tutaj nie mam już tej wiaty, bo ją sprzedałem. Tak więc jest jak jest. Zaparkujemy sobie i co będziemy w następnych odcinkach robili? No na razie potrzebuję trochę kasy. W następnym odcinku tak, będziemy siać jeszcze, ale to zrobi pracownik mój. No, o, tam jeszcze sieje. Tak, on jeszcze nie skończył, tak więc sobie zaparkujemy gdzieś tutaj. W sumie tutaj
Tutaj będę chyba ziemniaki jakieś trzymał. Zaparkuję sobie ten kombajn. On mi jeszcze tutaj troszeczkę posłuży. No dobrze. Chyba zakończymy tego live'a, bo to co miałem zrobić, je zrobiłem. Oczywiście ten live będzie jak gdyby częścią gameplaya. Będzie, jak go zarejestruję, oczywiście on jest rejestrowany i on będzie częścią gameplaya, tak więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na pewno się spodobało, to jeszcze raz powtórzę panu Kacprowi Piechockiemu, bo on dzisiaj wygrał nagrodę. Jeszcze raz mu chciałbym bardzo gratulować. Czy będą następne takie odcinki? Czy będą następne, bo już to od razu pytania są na skrzynce. Czy będą następne konkursy? Na pewno będą następne konkursy. Nie ma sprawy, będą konkursy. Czy będą, ale tylko. Jeżeli ja zadaję proste pytania, wy macie problemy z tym prostym pytaniem. No bo wiecie, ogłaszać konkursy to ja mogę, tylko żeby później ktoś w ogóle coś odpowiedział na to tak w miarę sensownie, no to jest inna sprawa. Następne pytanie, czy będą live'y? Live'y będą, w sumie będą teraz w miarę organizowane. Wydaje mi się, że zrobię kilka live'ów sobie na przykład z misji, kiedy będziemy troszeczkę zarabiali, i być może zrobię sobie live'a ze zbierania tego złota, o którym wcześniej Alek wspomniał, i podobno Szerogaś już mi przesłał mapę z miejscami, gdzie jest usytuowane to złoto. Okej, w tym momencie już kończymy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o lajki i o subskrypcję mojego kanału. Już troszeczkę on troszeczkę w ostatnim czasie troszeczkę przygasło, ale po prostu mnie nie było, tak więc nie było komu interesować się tym bardziej. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, Anton.